Hej, z tej strony Paulina. Chyba każdy z nas rozpoczynał swoją artystyczną przygodę właśnie od kredek. Ołówkowe, pastelowe, świecowe, bezdrzewne, akwarelowe do twarzy, bez znaczenia, jakimi kredkami zmalujemy dzisiaj rysunki. Ważne, żeby były kolorowe. A to dlatego, że to właśnie dzisiaj mamy Dzień Kredki. W książce okropny rysunek mała Inka stara się rysować tak ładnie, jak jej starszy brat. Chyba nie muszą dodawać, że jej się to za bardzo nie udaje. I dziewczynka staje się małą złośnicą. Ale czy na pewno ten rysunek jest taki okropny? W wędrówce pędzla i ołówka wprawdzie nie występują kredki, ale za to spotkać można innych mieszkańców piórnika. Pięknie rymowana opowieść o zabawnych przygodach pędzla i ołówka. Ciekawe, czy ołówek się stępi, bo pędzel znowu coś zmalował. Jakiego koloru są buziaki? Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, dopóki nie znalazłam tej oto książki. Mała Monika, a raczej Mini Moni, pewnego dnia chciała narysować całusy, ale nie wiedziała, jakiego koloru użyć. Polecam tę książkę, aby samemu się przekonać, jakiej barwy są buziaki.